bardzo skomplikowany zjazd wjazdy. No strasznie dużo tutaj rzeczy. W Toruniu zapętlili nam. Musimy pilnować tych pasków. Pasków trzeba pilnować, to jest ważne. Tak, tak, tak. Ja dup, dup, dup. Skręć w lewo na rozwidleniu. I jesteśmy tu, gdzie mamy być. Tak. Uff. Jakieś takie naprawdę... sporo manewrów. No trochę tak. Dlatego, że jak przyjechałyśmy w nocy, tak, położyłyśmy się spać, ale już jesteśmy nad morzem, całe bezpieczne. Mam nadzieję, że odpoczniemy, naładujemy bakteryjki, także fajnie. Dzisiaj dzień kacowy pojazdowy, czyli będziemy po prostu w miasteczku zwiedzać wszystko, co możliwe. Mam nadzieję, że coś nagram. Butelki z wodą. No właśnie. A w tle zagłuszacz. No i proszę bardzo, w każdym porządnym mieście jakaś brama floriańska musi być, na której obrazy zawisnąć mogą. Mamy fontanny w centrum. My idziemy na lody, czy tam na kawę, czy... Znaczy kawę piłyśmy, tam są lody. Zobaczcie, jak ładnie są kwiatki, w ogóle wszystko jest. Zaraz będzie tarot w kwiatkach, ale jeszcze chwila, bo trzeba się ponapawać. A na razie idę się napawać na cień ławeczkowy, tak po prostu. Halo! Mamy się. O. Czekajcie, muszę was trochę wydłużyć. O, musi być nas widać. Ta-da! Dokładnie. Na słoneczku nie, w cień, bo jest 300 stopni. Zobaczcie, jakie są spalone kwiaty za mną. Słoneczko robi swoje. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z tej perspektywy, bo to jest jakby cały widok. Natomiast największą radością tego wypadu jest to, że postawiłam auto i teraz mogę wypić piwo. A my dzisiaj zaczynamy, słuchajcie, od piwa arbuzowego z owocami. Słodko-gorzko-arbuzowo-owocowe. A dzisiaj na obiad mamy filet zapiekany z ananasem, zestaw surówek i frytki. A Dorota w pracy. Bardzo ładna miejscówka hotelowa. Woda dla piesków. Ale przede wszystkim, jak to słodko wygląda. Ptaszki sobie z kamienia piją. O, tak sprytnie. O, Dorota mi robi zdjęcie. Zaraz mi zrobi, a ja tu mam zielone wzgórza nad Soliną i strumyk. Czekaj, zaraz ci popozuję. Wodociąg dalszy, a takie kamienice od tyłu też mają swój urok. Cześć, cześć. Witajcie w nowym vlogu. Nowy dzień. Lecimy do Gdyni, tak?
do Gdyni lecimy. Wczoraj już nic nie nagrywałam, dlatego że iż ponieważ padłyśmy, ja jeszcze zrobiłam program, a potem już padłyśmy strasznie po tej całej jeździe. O, może tak będzie. Prześwietlona trochę będę, ale zaraz się aparat powinien ustawić. Lecimy do Gdyni, na dworzec właśnie Dorota kupuje bilet na SKM-kę internetowo, co jest fajne, bo nie trzeba się denerwować i jest i w ogóle super. 27 stopni, trochę pochmurno, ma padać, nie mam parasolki, ale to nic, może coś się zorganizuje w międzyczasie, albo najwyżej się zmoknie letnim deszczykiem. Fryzur i lecimy. Wychodzimy. Idziesz i nie ma nas. Widokowym w Gdyni, ale może nie widać w kamerze, ja widzę. Mogę, wiedźma jest tu. Ale fajnie. Super. Piękna pogoda, ciepło, nie gryzie słońce, można żyć. I wychodzimy na morze, a tam tłum ludzi, ale tłum. Tak. Dobrze, dobrze, jak nie, na wsi nie ma ludzi, to chociaż nie na wsi będzie. I mamy co? ORP Orzeł, tak? Błyskawice. Błyskawice, przepraszam. Orzeł nie żyje. Tam jest ten mały piracki i są i tak, gdzie... Tak, może ile młodzież zdobywa. Mam nadzieję, że słyszycie, bo ja tam oczywiście nie wiem. Dar pomorza, dar młodzieży. To zwiedzałam kiedyś. Chyba nie lubię ciasno. To nie. O tu. Tylko wanty grają. Hihi. Pogoda ciepła, ale wietrzna. Jak to nad morzem, super. Ja nie umiem pływać. Ja umiem. O, spokojnie. Gdzieś bym dopłynęła. Dar pomorza. Żagle. Chyba trzeba sobie stanąć zrobić zdjęcie. Tak mówię, że zrobię przybitkę jakiegoś sklepu, że są otwarte w pandemii. Na przykład muszle, wszystko co wygląda jak morze, stoi i kurzy fajka kapitana i liczne różne rzeczy. Dorota przy bransoletkach. I mamy... Oj, chyba się ktoś obił. Bazarek. Ok,
karmiczne w zależności, gdzie ci przywodzi, nie? Bo Dorota tu mdleje. Próbujemy. 0%, ale zimne. O, o. I będzie. Dobra, słuchajcie, odzywam się, bo ten, ale zrobiłam wielkie oczy. Polecam ten smak. Rewelacja. Pycha normalnie. Troszkę się rozpadało, ale hashtag muszę wam pokazać. Hashtag pada w Gdyni, a my idziemy tutaj, bo to jest kolejka na krzyż. No właśnie, a ja bardzo chcę się przejechać, bardzo. Mamy dzisiaj tradycyjnie dorsz, frytki, zestaw surówek. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Knajpeczka z daleka wygląda tak. Kawałek morza. Przestało padać, więc lecimy bulwarkiem. Widzieliście zdjęcia z kurortów nadmorskich naszych, gdzie są tłumy turystów i jakieś tragedie po prostu. No więc popatrzcie na stan realny, bez jakichś fejków mediowych i różnych innych dziwnych rzeczy. Tłumy to są mew i rybitw, też są bardzo poprawnych. Ja rozumiem, że dzisiaj popadało, ale przed padaniem było, no nie wiem, bardzo mało ludzi. Także słuchajcie. A my, słuchajcie, znaleźliśmy tą knajpkę, którą wam pokazywałam. Bardzo fajną, taką morską, z niebieskościami. I powiem szczerze, że... się oprę trochę, będzie mi wygodniej. O! Powiem szczerze, że bardzo dobra ryba. Świeżutka, bo się rozpadała, a Dorota mnie nauczyła. Ryba się rozpada, znaczy świeża. Znaczy nie podejrzewam, że nie świeże, bo obłożenie było niezłe. Nie, bo było ładnie. Ale powiem wam, że nie ma turystów tak naprawdę, dlatego że można było po prostu z marszu wejść i był stolik. W ogóle pół stolików wolne. W każdej knajpie, naprawdę. Nie ma turystów. Nie słuchajcie fake newsów. Albo ja jestem tu, a wszyscy jadą gdzie indziej. Możliwe. I teraz idziemy czym bulwarem do końca na gofry. Tam były dobre w tamtym roku. Zobaczymy. Szum morza. Proszę bardzo. Ale chyba trochę nam ubyło wody, widzę. Czy ta woda jest ubyta? Ona ma COVID. A COVID ma. Woda ma COVID i jest ubyta nieco. A ten by też przeszedł, jakby się uparł. Pachnie morzem. To jest specyficzny zapach muli, rybitw i ryby. Super. Chodzimy na cypelek. Na cypelku zdjęcie porobione, ale patrzę, że łabądki przypłynęły. Idę wam pokazać łabądki. Proszę bardzo, tam wody dali. Spróbujemy przybliżyć. Banda łabądków. I widok na Gdynię. I na Hel tam. Słuchajcie, coś się dzieje. Boraca. Nie wiem, czy ją widzicie w ogóle. Wystrzelona została raca. Policja leci do łódki. Ratownicy medyczni. Coś się dzieje. Sygnał tam. Ojoj. Akcja na morzu. Albo jakieś treningi. Wiesz? Może być trening też. Bo teraz te regaty były fregaty. No. Tak. Może być jakiś trening. Tak. Myślę, że trening, bo oni za dużo razy podpływali do niego. Nie? Akcja ratownicza. No ja myślę, że to jest na poważnie.
Nie, może tamten mu zdawał relacje. I tam już na brzegu czekają też na sygnałach. Tam. Tu mamy ciąg dalszy. Akcji. Tam dron filmuje, też nie widzicie, ale polowanko. Tak, widziałam. A tu mamy zacną pajęczynę. No to słuchajcie, jesteśmy w naszej takiej ulubionej knajpce na gofrach. To są dobre gofry. Widok na morze jest, widok na Dorotę też, ale to ten. No mamy prosecco i czekamy na gofra. A na stole wylądowały właśnie gofry ze z dodatkami.